No i tak, największa gwiazda? Pan celebryta Marek Jówko, dobry wieczór, dzień dobry. Nie wiem, ale to tak górnolotnie pojechałeś ostro, celebryta, nie. 4-5 wywiadów? Nie, przed chwilą powiedziałem, no, nie muszę się prosić. Nawet TV reklama zrobiła. Nie, lubię ich. Znaczy lubię dziennikarzy, lubię prowadzących wywiady, nie lubię zawodników, którzy nie umieją się zachować. Dzisiaj były tego próbki, więc idziesz do wujka samo dno, chcesz poddymić, inny zawodnik już cię kładzie na ziemię i leżysz. Robalini, więc ogólnie jakoś, chyba przez to jakoś ani nie można było rozwinąć skrzydeł, ani zlecieć, i żeby chociaż spaść, więc tak naprawdę ani nie było takiego normalnego startu, a i te lądowanie było gówniane, bo zostałem... Coś tu się będzie działo, czy nie? A niech się biją, niech się pozabijają, a kilku mniej, przyjdą inni, bo tak naprawdę się pchają wszyscy, a tak jak ten Daśman łażący tutaj i szukający atencji. Wolałbym nie szukać atencji, żeby robić wywiady po kolei, każdy podejdzie. Wiesz, Marek, choć powie dwa słowa. Weź, ale Marek, choć... Statywów nie porozwalali jak w Koszalinie. Nie słyszałeś? Ja to już nie śledziłem, nie wiem. Ale mówię ogólnie, stoją tam na środku i czekają zbawienia świata. A weź się, zrób ze mną wywiad i tak dalej. Nie będę tego komentował. A kto to jest w ogóle? Tak, na dobrą sprawę? Nie wiem, jakiś random, nie wiem, pojawił się znikąd i tak naprawdę nikt nic nie wie. Ty wiesz, kto to jest ten w tym niebieskim dresie? Właśnie pytam się tutaj pana prowadzącego, no, ale konferansjera. To wiesz, to ja dostałem, nie wiem, tydzień temu całą rozpiskę na niego, wiesz, i od razu resume, co robił, czego nie robił. Jakiś człowiek z ulicy przyszedł i wiesz, także... Dlaczego pierwsze, nie wiem, 20-30 sekund byli sponsorzy, reklamy, fajnie, fajnie, i nagle Marek Jówko leży na ziemi, ja się obracam, monitor nie działa, patrzę na laptopie jednym, drugim, no coś jest nie tak, potem chwilę później wracam, znowu Marek Jówko leży w parterze. To jest tak, że siedzi obok ten w niebieskim Dajśman, niech będzie Dajśman. I tak naprawdę, wiesz, choć zrobimy face to face, albo się pospinamy, albo sprzedaj mi liścia. No i fajnie, wychodzisz do tego, a tak naprawdę już leżysz na ziemi. Czyli to nie jest tak, że jak na wywiadzie, nie wiem, kłócimy się, możemy się pokłócić, nie wiem, ale merytorycznie, słownie, poobrażajmy się, a tutaj to jest bydło. Podejdziesz do takiego, zanim zadasz pytanie, leżysz na ziemi i on się cieszy. To jest jeden z tych, którzy jesteś na liścia, wiesz, położył prowadzącego, który tak naprawdę ani się nie szykuje na cokolwiek, ani nie jest gotowy na to, więc widać było to próbkę tego. Naprawdę, to jest niskie. Jeszcze rozumiem Michała Cichego po dwóch walkach wygranych z Adrianem Ciosem. Drugą chyba z tobą. Sprowadzają ludzi, którzy się nie mają zachować. Nie będę tego komentował. Ani Robalini przegryw, do którego też się nie można było dojebać. I tak naprawdę, wiesz, idąc tam, to powinienem być od razu gotowy na to, żeby mu zajebać, a nie zadawać pytania. Więc... Nader pierwszego panelu? Tak, tak, ale też sponiewierany, widzisz. Także dzisiaj było bydło. Bydło i patola i tyle. No ale zobacz, wielki olejnik, niepokonany. I tak naprawdę też nie to, że wyhaczył na dziurę i tak dalej. Do nas, tak? Czy do Łukasza? Nie, a na chwilę wszedł pomachać, szuka atencji. Ale krótkie, Tomek, dzisiaj było naprawdę źle. O, dzisiaj było grubo, po prostu hołota, atencjusze i tyle. Hołota i atencjusze, ale to w tym takim najgorszym sensie atencjusze. Atencjusze bez kontentu, bez rozpoznania marki, wchodzę, to jestem ja. Nie wiem, ten obok tutaj, jakbyś go nie nazywał, wszyscy wiedzą, to jest marka. Ja nie, ale mniej więcej ktoś coś. A takie tam, no mówię, przychodzą sobie i tak naprawdę nie wiemy, co robią, czego nie robią, co reprezentują, ale prowadzącego położyli na ziemię i z tego będą się chlubić, nie wiem, nie, nie przynosi to im sławy, hańba im. Kasjusza nie położyli na ziemi. Może inaczej, bo by wiedzieli, że ich wyjebie i w ogóle zmienią kartę i tak naprawdę zostaną wyrzuceni. No a to w takim razie co z tobą? No będziesz walczył, czy prowadzisz, czy co tu się będzie działo na tej gali z twoim udziałem? To mnie się zapytaj teraz, co będzie dalej. Tak naprawdę nie znamy pełnej karty, poczekamy, zobaczymy. To co dzisiaj tak naprawdę są ogłoszeni zawodnicy do turnieju gladiatorów i poczekamy na dalsze ogłoszenia. Czy to już jest pełna karta, czy się będzie zmieniała?
Federacja ogłosi. Nie, na ostatniej gali nie było z różnych względów. Michał Cichy wysłał mi refnika, mówię, dobra, Marek walczy, ma pierwszą walkę, odpalam. Tam moja mała blondyneczko, jakieś zdjęcie, wiadomo kogo, wiadomo, wszyscy wiemy, nie będziemy, żeby... No, to niby przeprosiny, to bardziej jako performance, ale to było fajne, chyba. Tu patrzę nagle, Artur Przybysz, z którym miałeś się bić, tarczuje cię na ważeniu, potem jest w narożniku, nagle dziś Kasia, potem jakiś powrót PKP gdzieś po nocy, no... Hardcore. No wtedy byłem zadowolony, a dzisiaj jakoś tak, a dzisiaj jakoś nie za bardzo, ale to mówię, chciałbym, wziąłem statyw, ale nie, dzisiaj się nie da też porobić wywiadu. Nie dużo ludzi, czy ja? Ciężko się przestawić. Nie wiem, czy tak masz, ale jak będziesz miał jakąś walkę i będę tam się plątał i zobaczysz sam, że się nie da. Tak. Traci się chyba taki dziennikarski obiektywizm, że się patrzy po prostu na pewne rzeczy przez pryzmat emocji, przez pryzmat jakichś innych sytuacji, przez jakieś uprzedzenia, a nie właśnie tak obiektywnie. No, może inaczej, jak przychodzisz tutaj na ściankę, to masz fokus na content. Taki lub nie, lepszy lub gorszy, na pytania fajne, niefajne. A tak, kiedy jesteś na panelu i dymisz, a raptem pójdzie też przychodzimy, udzielamy tych wywiadów, powtarzamy lub nie powtarzamy się, no to zadawać pytania już chyba bym... Nie. Ale nawet Artur Przybysz z tobą dzisiaj rozmawiał przed kamerą. A czemu miałby nie rozmawiać? Aczkolwiek uprzedziłem, że na niektóre pytania nie odpowiem, to Artur od razu zadawał te, na które wiedział, że odpowiem. Więc to jest też tak, że można zrobić. Nie to, że wiem, ale nie powiem, tylko zadaj pytanie, odpowiem lub nie. No Artur zadaje te pytania, na które odpowiadamy. Ale bądźmy szczerzy, do tej walki z Michałem kompletnie nie było żadnych przygotowań. Był jeden trening z Ewą, może gdzieś tam jakiś drugi w SFC, ale nie było żadnych przygotowań. Czy były? Nie nazwijmy tego przygotowania, to było mniej więcej się pacanie, a w tej chwili zaraz, czyli jutro jadę do Tarnowa, tam będę trenował do... No nie wiem czego, tak naprawdę należy trenować, czy będę ogłoszony, czy nie będę ogłoszony, a tak naprawdę będziemy trenować, zaczniemy od stójki, od podstaw. Będziemy dalej się po prostu, będziemy poprawiać, bo tak naprawdę no, to, co pokazałem ostatnio, to nie porywa, więc... Ale kto będzie w narożniku? Zobaczymy. Trenerzy są tacy, że oni nie chcą, jak to mówi jeden z moich znajomych, nie postawi stempla na tym. Chcieliby od razu mieć produkt gotowy, który od razu wygra i to pewniak będzie. O kurde, trenowałem go, ten chłopak naprawdę propsuje, kurczę, stawiam na niego, jestem pewny, pyk stempel. A ty nie myślałeś o tym, żeby wziąć sobie na przykład jakiegoś zawodnika z KSW do narożnika, niech cię przetrenuje 2-3 miesiące i wchodzisz i taki cichy leży po jednym strzale, bach. Ja w ogóle to chcę łatwego zawodnika, przynajmniej może, co to jest łatwy zawodnik, żeby ważył tyle co ja. Czyli ile, 60? 70 kg. Nie, to ja się nie łapię, ja włożę 6 dych. No i tak wyglądasz tak dziecięco, chociaż no, propsują cię, wiesz. Różni ludzie, jedni propsują, drudzy nie. No ale radzisz sobie, więc nie będziemy o tobie mówić. To jest tak, taki zawodnik, który po prostu waży tyle co ty i nie jest to jakiś wielki fighter. Chociaż niektórym wielkim fighterom też się zdarza, nie będę mówił o kim, uciekać. Chciałbym się nauczyć też uciekać w oktagonie. Uciekać, wiesz, naprawdę? Grać na czas. No. Naprawdę, czyli teraz zamiast bez ochraniaczy, to jednak ochraniacze, kask na łeb. I trenować, też ucieczkę. Czas, pierwsza runda się skończyła, polatajmy, pobiegajmy, druga runda, tak żeby to wybiegać, wyskakać, a nie tak jak Kasia, żeśmy mieli ten game plan. Kasia, zawołajmy może Kasię. Rozmawia, nie będziemy wołać, ale no. Może w wolnej chwili. Także Kasia też ma walkę. Wiem, ale rok czasu, bo o pewnych rzeczach się nie mówi, się wie, ale już teraz możemy powiedzieć, rok czasu czekała na zawodniczkę. Ktoś powiedział, już to mówiłem. Kto został zawodniczką, bo nie w temacie? Jakieś to nazwisko padło, nie skupiłem się na nim, w końcu się bardzo mi cieszy, że dostała. Ktoś powiedział, że ona się tu będzie marnować i od razu do KSW. Naprawdę. Naprawdę ona ma, nie, do KSW ma kopyto, potrafi. Rok czasu czekała, żeby ktoś był na tym poziomie. Ta jej przeciwniczka cokolwiek potrafi, cokolwiek umie i ile trenowała lub nie trenowała. To będzie masakra, także generalnie ja chyba pierwszy raz w życiu obstawię na pewniaka.
niedużą kwotę, powiedzmy 100 zł. Kasia była też u Ciebie w narożniku? Tak, ale to jest też tak, że myślisz, że nie wiem, to tak jak w boksie, ten narożnik, tak naprawdę jest hala i jest hałas, więc nie słychać, jeżeli by Ci szło dobrze lub źle, to nie usłyszysz, co Ci mówi narożnik, więc ogólnie morał z tej bajki jest taki, jeżeli nie masz poziomu, to trenuj jak tatuś z synem Załęscy, ucieczkę lub przewroty, przewracanie, nie, ucieczka, taka po prostu uciekanie. Więc na przegrywaniu budują karierę niektórzy. Skakuj na oktagon jak Michał Cichy, żeby ręki nie połamać, bo po walce no 30 sekund. Sobie zwichnął, ktoś się z tego śmiał. Znaczy, my z Michałem to nie było jakiejś złej krwi i tak naprawdę jemu potrzebna, być może była potrzebna wygrana, łatwa. Wiesz, to co się mówiło, a to jak to się skończyło, w każdym bądź razie miał duże ciśnienie na wygraną. To nie było tak, że ja wejdę, cokolwiek będzie. On był zdeterminowany do tego, żeby była jednak ta wygrana, więc to też musisz zrozumieć, że no, nie mogłoby być tak, no wiemy, zmarnował się kupon, że wyszedł i jednak przegrał. Co ty widzisz? Bawią się po prostu. Bawią się, także... Aby tylko statyw tam na mnie poszedł. Boisz się o sprzęt dobrze, drogi aparat, lampa, więc nie, może już patologii takiej. Co z koszulą się stało? Bo widziałem jakiś post na Instagramie, że koszula uszkodzona, a dzisiaj właśnie widzę, że nowa. No to jest ta ostatnia, gdzie się goliłem. I tak naprawdę trzeba szybko się przebrać i zamiast porozpinać guziczki, to ją sobie rozerwałem. Więc jako artefakt jest. Taka pamiątka. No. Będę spieniężał później te wszystkie gadżety. Mamy 8 minut, to chyba kończymy na dzisiaj. Coś jeszcze mamy poruszyć? Nic nie mamy, to tak postoimy, pokontemplujemy ciszę, popatrzymy na lewo, na prawo. Zrób jeszcze 30 sekund. Jakie plany na przyszłość u Ciebie, powiem, gdzie teraz uderzasz? Ja Cię wyjeżdżam? No. Do Włoch, dlatego mnie nie będzie w Gorzowie. Wakacje? Do... W kwietniu. A ogólnie w kwietniu, na wycieczkę, z kobietą? Nie, na 2 tygodnie, w sprawach zawodowych, na 2 tygodnie. Będziesz się uczył włoskiego? Nie, w sprawach zawodowych. A coś więcej? Szkolenie techniczne. Kurczę, zawody. Tak, no bo na ostatnim prawie mnie nie było, bo prawo jazdy robiłem teraz. Teoria już znana jeszcze tylko. Prawo jazdy robisz? Tak. A ty wiesz, że teraz to w ogóle najlepiej nie robić prawa jazdy, a tak jak Kuba Lasik nie ma, bo nie mam pieniędzy, mówi, ale w ogóle kupisz samochód, to koszty są, w ogóle... Nie mówię, żeby kupować samochód, ale prawo jazdy, żeby zrobić, bo jak nie zrobię teraz, to będę płacił 5 tysięcy za rok, a teraz jest jeszcze 3 tysiące. No ale zobacz, że tak naprawdę polityka dzisiejsza jest taka, żeby jednak nie jeździć samochodem, transportem publicznym, a nie będziesz miał samochodu, będziesz szczęśliwy, nie będziesz płacił podatków, zrób prawo jazdy. Nie płacę do 26 roku życia. Podatków. Ale dochodowego. Dochodowego nie, ale ubezpieczenie za samochód. Za używanie samochodu w mieście, wiesz, wprowadzą ci zieloną strefę i niestety. Także nie kupuj samochodu, prawo jazdy zrób. Jak będziesz miał pytania, to zapytaj, to wiesz, pojeździmy, potrenujemy razem jazdę. Uberem na galę. No ale to jak ty będziesz trenował jazdę, jak będziesz siedział na tylnym siedzeniu? Będziesz kierowcą Ubera. No to ciekawy pomysł, ale niezłą taksówkę weź, jakąś z wypożyczalni, jakąś super brykę, powieść kogut na górze Ubera i wóź starsze panie i ruszaj spod świateł na pełnej ku, żeby one no tak robiły. Ja ta fotel, to z Moniką Laskowską najpierw spróbujemy, nie wiem. Dobra, już teraz mamy 9 minut, tak, kończymy. Tak, Marek Jówko, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.